No cześć. Chcę zrobić ostatnie wideo w tym samouczku dla najbardziej zainteresowanych zapaleńców, a kosmonautów. Więc mod kosmonauty, co to znaczy? To oznacza, że my budujemy wszystko manualnie. My nie będziemy używać nic, dolarów, rubli, żeby to automatycznie klikniemy i pyk, samo się buduje. O no, to za proste. My będziemy budować wszystko. Ale na początku jest tak, że trzeba grę ustawić i weźmiemy sobie mapę losową, stworzymy. Trzeba grę ustawić, żeby dojść do tego punktu, więc niektóre budynki na początku gry pierwsze musimy zbudować, żeby to wszystko zaczęło działać tak, jak my chcemy, żeby to nasi ludzie mogli to budować. Damy sobie średnio, żebyśmy mieli trochę pieniędzy, jak się pomylimy. Damy sobie pożary budynków, co jest bardzo ważne, na normalne. Ponieważ jak damy sobie częste, co parę dni będzie się coś paliło i to wszystko szlak trafi, zanim oni to wybudują, więc to nie ma sensu. Jeżeli bierzemy sobie pożary budynków, to radzę wam wziąć normalne. A lata 60. Wszystko inne jest włączone. A i tutaj mają być budynki i pojazdy. Nie wiem, czemu to nie było włączone. Ok, trudne, średnio i pożary. Tak. Więc trzeba stać na trzeba wziąć na trudny poziom. A albo mało, albo średnio pieniędzy, w zależności jak się czujemy na siłach, i pożary normalne. Populacji możemy sobie wziąć ile tam chcemy. Możemy troszeczkę wziąć, zostawić sobie miejsca w budynkach i możemy sobie pierdyknąć mapę. I teraz na początek uważam, że liczba jezior powinna być minimalna albo zero. Liczba wzgórz może być, trochę wzgórz może być, a wysokość terenu sobie wziąć jak najmniej wysokości, żeby za dużo terraformacji nie pieścić się z terenem, bo im więcej będziemy mieli terenów, czy takich jak wzgórza, czy góry, to tym gorzej będzie dla nas początkujących. Więc na początek będziemy sobie mało tego terenu wysokości. Lasy i gęstość drzew jest mało ważna. Rzeki, możemy sobie pierdyknąć jedną rzekę, jak chcemy, żeby było malowniczą, albo zero rzek. A uważam, że powinny być miasta i powinny być miasta i drogi. A ile ich chcemy, to już od nas zależy. Ja myślę, że tak od 7 do 12 może, żeby mieć te miasta czy miasteczka na naszej mapie, w naszej republice. I idziemy, i jazda. I ja zrobię cut teraz, żeby jak to się będzie ładowało, i spotkamy się na mapie.